Przejdźmy do zadania siódmego. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Liczba 120, znaczy pierwiastek ze 120, znajduje się na osi liczbowej między. Czyli musimy oszacować tą liczbę. Znajdźmy sobie wpierw pierwiastki kwadratowe, czyli liczby, które możemy wypierwiastkować, czyli zamienić pierwiastek na liczbę całkowitą, tak? Przykładem takiej liczby może być na przykład pierwiastek z 4 to jest równe 2, albo pierwiastek z 16 to jest równe 4. Poszukajmy liczb bliskich tej liczbie 120. Ja już widzę jedną taką, to jest pierwiastek ze 121. Tutaj jest nasz pierwiastek ze 120 i najbliższa w kolejce to jest z kolei pierwiastek ze 100. Pierwiastek ze 100, przedłużmy sobie to, to jest równy około 10. Miałem telefon, przepraszam. Wróćmy zatem do obliczeń. Czyli tutaj jest pierwiastek ze 100 to jest 10, natomiast pierwiastek ze 121 to jest 11. Zwróćmy uwagę, że te 120, mimo że jest bardzo blisko 121, czyli pierwiastka ze 121, czyli 11, jest między 10 a 11. Zatem zaznaczamy to. No i to jest koniec.